Jeżeli przechodzimy obok kościołów, tak jak myśmy przeszli w Warszawie, obok kościołów i dziewczyny, które reprezentują właśnie podlotki, nie wiem, co one tam w głowie mają, no niewiele jak to podlotki, tak? Żeby było miło, przyjemnie, jakieś głupie ruchy naśladować, tak? Kobieta z kobietą, bo z tego dziecka nie będzie. Chłopak to niebezpieczny, by dorwał, to jeszcze dziecko zrobi. No to będą we dwie tam lesbijki pod kościołami robić tańce. I kilka razy. Ale one to robią pod kościołami, a my przechodzimy i nie idziemy pod kościół. Ksiądz Eugen nie wezwał, organizatorzy nie wezwali. My byśmy dali propozycję, ja bym dał, gdyby nas tam nie mieli jako czarnowce. Mnie, ksiądz Eugen i spółka, już dziś należy tak powiedzieć. Ale to mamy w sercu mieć, że jeżeli przechodzisz obok dawnego kościoła, jeśli nie szedł specjalnie, to przynajmniej jakby 10 było w dniu, przy jednym zatrzymaj się, uklęknij i o przywróconą chwałę się Bożą módl. I Bogu dzięki, ja dziękuję, że w Panu taki obraz ma. Gdzie byśmy tam nie szli, w którymś momencie Pan powie, księże, uklęknijmy, pomódlmy się. Z miłości do Chrystusa. Z miłości do dusz. I nie muszą o mnie mówić, że ja o to prosiłem, że to wprost bym wołam o to. Tak róbcie. Ale żeby to robić. Bo to dla Pana Boga jest znak. Także tych rzesz wiernych Polaków, którzy budowali, którzy łożyli Polaków i na świecie. I Pan Bóg chce na ten sposób z nami być. W kościołach, gdzie chwała Boża jest, żeby każda zbłąkana dusza mogła tam przyjść. A nie ogłupiali ludzie, katolicy, tak jak w Chocianowie będą chodzić na nową mszę, dorośli ludzie, Tadziu Lisowski i inni będą sobie zasługę czerpać, że on służy do nowej mszy. Chłopie, ty weź przeczytaj coś o soborze, zobacz co to jest nowa msza, kto ją wprowadzał, po co ona jest, a nie ludzie cię będą chwalić, że ty służysz do nowej mszy. To zgorszenie jest. To hańbą powinno być dla mężczyzny dojrzałego. Jak nie jest niepijący, rozum zdrowy ma, że jeszcze nic nie doczytał o nowej mszy, a jego będą przedstawiać, to jest wzór ojca, wzór męża. Miejmy to w sercu. O sprawie mówić, że nam katolikom jest. Masz mszę świętą, gdzie masz. Kapłanów kapłańskiego bractwa będzie gdzieś w różnych miejscach, gdzie są. Dla nas szczęśliwie jest tu w gościnnym domu Pana Missanta. Ale pod kościoły nam jest iść. Przynajmniej dziesiątkę różańca, cząstkę różańca. Jak nie to jedno zdrować, jak nie to strzelisty akt. Ale pod kościołem, pod drzwiami kościoła. Nie mamy co do kościoła wchodzić, bo tam nie ma miejsca dla Najświętszej Ofiary Mszy. Dla Ciebie, Chryste, nie ma, ale pod kościołem moje miejsce jest. I przemożemy. Uczynimy kontrreformację, kontrrewolucję w Polsce. Przemienią się ludzkie serce, że bez Boga, Bożej chwały, bez miłości Bożej, dla miłości Bożej nie mamy po co żyć. Patrzyłem 41 lat temu na moją siostrę i mojego szwagra. Sobie ciumkali i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczasz do śmierci. Nie rozwiedli się, nie zrobili jak pan, nie podpisali rozwodu. Ale jak dzisiaj są? Dlaczego? Bo Bożej chwały nie ma w życiu. Bo grzech rozbił. Rozbije wszystko. O kościoły nam się zmaga. Żeby Boża chwała do nich została przywrócona.
pod kościołami klękać, modlić się o przywrócenie najświętszej ofiary mszy świętej w rycie rzymskim, a nie służyć jako dorosły ministrant do nowej mszy, bo należy powiedzieć: głupcze, Tadziu Lisowski, głupcze, nikczemniku. Boisz się w internet zajrzeć, być może poczytać o nowej mszy, bo się boisz, że ci goła baba wyskoczy. I będziesz chodził i służył do nowej mszy. Ludzie cię będą podziwiać, ty pyszny będziesz chodził. Pod kościół Matki Bożej iść. Czekaj, bo inni organizują pieniądze, remont kościoła Matki Bożej w Chocianowie, przy nim salezjanie mieszkają, wyremontują kościół. Jaki tam będą odprawiać mszę? Ten kościół był budowany dla Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w rycie rzymskiej, nie nowej mszyczki. Czekaj, o Bogdan, słyszysz? A ten będzie korzystał, że jest teraz zastępcą gdzieś tam w samorządzie i unijne pieniądze na remont kościoła. Ludzie mają dać pieniądze, a nie od diabła na kościół brać. A jeżeli to tak, żeby nie miał tam prawa wstępu, jak to zrobić? Nie da się. Coś uszczknie. Ale przed ludźmi błysnąć, żeby rodzina później Czekajów pochodzi, chociaż ani on nie chodziła, że to pobożni ludzie są, do której służycie mszy. Ja mówię do tych, których znam. Kiedyś ty powiedział do tych, których ty znasz. W swoim gronie, w swoim domu. Jeśli ksiądz mówi źle, mów inaczej, ale mów im to. To należy czynić. Pod drzwi kościoła iść, modlić się, ręce złożyć na kolanach, żeby wróciła tu Boża chwała, doksa. Wróci z mszą świętą w rycie rzymskim, wyłącznie, nie przy bocznym ołtarzu, nie na koncesję. A jeżeli nie, to w tych kościołach nie ma nam co być, grosza na nie nie damy. I na tych, którzy w nich administrują. Gorczakowski nie powinien złamanego grosza dostać od ludzi w Chocianowie. Na żaden z kościołów. Jeśli chcesz ich tak dalej zwodzić, jak zwodziłeś nas w 2001 roku, kiedy przyjechałeś, jak Matkowski od ludzi wyciągał pieniądze, że dowody osobiste od nowicjuszy w nowicjacie brał i za podpisy na ich dowody wyciągali pieniądze, a Gorczakowski przyjechał z drugim Szymczakiem, 21, 22 do Chocianowa z Lubina, zebrali nas z domu, mnie jako młodego księdza i występuje Gorczakowski jako prawnik. Jakby tu w domu pojawiła się prasa albo media i pytali o sprawę księdza Matkowskiego, odpowiedź współbraci ma być: nic się w tej sprawie nie wypowiadam. Dla współbraci powiedziane jest, że jest to z powodu, że dwóch współbraci, inaczej współbrat, dopuścił się pewnych niewłaściwości finansowych. Wystarczy, we Wrocławiu skończył Stasiu Gorczakowski prawo i administrację, chyba administrację, żeby nam taką wodę do mózgu lał. Nakradł pieniądze, oszukiwał ludzi. A on nam mówi, że się dopuścił niewłaściwości finansowych. I nigdy w zgromadzeniu nam nie powiedzieli faktycznie, jak wszystko wyglądało. Ze skandali się miałeś dowiadywać i z faktów. Obłudnicy! Mamy pod kościołami być, na kolanach. Przechodzisz koło 10, przy jednym choć przyklęknij. Chwilę pomódl się. Jak możliwe każdego dnia. I więcej nam przynajmniej, jak ze mną będziecie, ja bym zapomniał, coś mnie zaćmi, to mi powiecie, jak teraz w Warszawie. Obok dwóch kościołów szliśmy, trzeba przynajmniej jednym przyklęknąć. Dziewczyny tam zboczone, taniec odprawiały, a my przechodzimy jakby nigdy nic. Do kościoła nie wejdziemy, obok kościoła przejdziemy. Nie wolno nam tak. Trzeba na chwilę przyklęknąć, modlić się: Boże, wróć tu. Gdzie jesteś, Boże? Jak mamy bez Ciebie żyć?